Może być. To znaczy jak? Najlepiej na palcach. Piana na dwa. A zostawiłem gdzieś te do pomiarów, chyba na budowie. Kołeczki. To na palca trzeba. Co ja tutaj mam? To mam cudo. Dla ślepka jedna. Dla ślepka druga. Haki mam dwa. 7 sztuk. Trzymaj. Mamy tak, 2, 4, 6 tu mam. I ty masz 8. Jeszcze jeden tam leży. To co, dać ci co 40? A daj, bo tutaj może coś śniegu spaść kiedyś z tego dużego dachu i będzie na tym zalegał, będzie się roztapiał. Daj co 40. Bo jak coś to ja mam jeszcze, ale to już nie ma sensu chyba dawać ci gęściej. Albo ta łata jest krzywa, albo tu coś jest krzywo. Tutaj u mnie jest 5 cm brakuje, a u ciebie co? Za dużo? Żeby nie odcinać, bo może... No tu teraz tak jest. Jest? Nie, ale ktoś się uciął za krótki. Takie na tartaku były, to już nie wybrzydzałem. Widzisz co się dzieje teraz. Wszędzie wszystkiego brakuje. Co? Ta deska na pasie. Standardówkę brałem. Nie no, standardowe. Nie, to samo. To samo chcę zrobić, żeby to się to powiązało. Jeszcze trzeba zamówić blachę na podbitkę. Tak samo. Zobacz, jak to się fajnie zakłada, a nie tamto, co zakładaliśmy. No wiem, że bryza jest lepsza. Tylko tym względem, że ma szersze. No, tutaj jak łapie, a nie tam, co spada. Zakładamy? Poczekaj, czekaj, czekaj. Na te załóż się. Musisz od razu celować w te. Co ty dajesz? Tak zakładasz? A wiesz jak u mnie montowali? Podkładali tutaj szpachelkę. Nie pstryk? No
Cyryk. Albo gwoździem, tylko czasami się lubi kolor zmienić od naprężenia. No to odpięcałeś? Odpięcałeś? No czekaj, to będziemy całość od początku. Załóż se. No i dobra. Tu gdzieś w połowie ucieka. Jest? No. Pan mi jeden zaskoczył, masz gwoździa jeszcze jakiegoś? Mam. To nie gwóźdź. Dobra panie, blacha. Trochę jest na tym kącie. Nie do ostry. To masz już do samego kąta? Dochnij się tam do mnie. Tę no. Folię weź co? Całą ciężą? Nie. Zagnij ją do środka. Jak do środka? A tak chcesz. Potem sobie wypadam. Co mówisz, że kąt jest mały? To zawsze można dogiąć. A jak już przybijesz, to ciężko. Młotek gumowy wszystko zrobi. Chciałbym to zobaczyć. Mam takiego specjalnego gumowego. To on potrafi takie rzeczy robić. Trzymam, trzymam. Dać ci kolejny? Nie, ja mówię blachę. Blachę, blachę. Ale lepiej się ściąga. Nie, lepiej troszkę się ściąga tu folię. Tego jeszcze nie było. Dobra, bo zawiało akurat. No chyba słońce. Trzymaj. I tak wejdź tu najlepiej. Czekaj, czekaj. Czy ciągnę tą blachę? Do góry musisz oddać. I sobie tam na równinę. Daj troszkę do mnie. No mniej więcej wiesz jak to jest w trapezie. Masz tam u siebie? U mnie fale się pokrywają. O, dobra. No
się przyglądasz? Czekam na deszcz, żeby zobaczyć jak spływa. Jak spływa. Jak spływa. Też. A dziękuję. Dobra, zrobione. Tutaj jest stary daszek, tutaj jest nowy daszek. Musimy zrobić tylko obróbki boczne, ale to nie dzisiaj, bo jest weekend, każdy chce odpocząć. Oprócz nas. Tak? Więc prawdopodobnie weźmiemy się za elewację. Kupiliśmy steropian grafitowy 12, mamy klej, mamy chęci. Jest w miarę młoda godzina, więc by się to ociepliło. Przy okazji będzie zrobione pod podbitkę, tak? Jak będzie już styropian, to będzie można robić podbitkę. Więc jak będziemy robić te boczne, bo musimy zamówić giętarkę do nas na firmę, bo też jedziemy, budujemy dla was te domki i też robimy z dachem, więc potrzebujemy giętarkę, nie będziemy wynajmować, więc jak będzie u nas, to od razu sobie porobimy wszystko. Więc podoba się, tak? Tak. Cieszę się. Więc bracie za elewację. Dobra, odpoczniemy chwilę i zobaczymy. Najwyżej weźmiemy się. Najwyżej weźmiemy się za elewację. Tutaj trzeba będzie oczy nadmiar, ale jak mamy rusztowanie, to sobie zrobimy z tym porządek. Więc już nie powinno się nam lać na głowę. Mamy oficjalnie zrobiony domek 5x7 bez pozwolenia i mamy oficjalnie zrobiony ganek do 35 metrów też bez pozwolenia. Oczywiście wszystko jest zgłoszone do odpowiednich urzędów, czyli mamy budynek jako rekreacyjny, teraz jako jednorodzinny, mieszkalny i mamy ganeczek, który może być do 35. Więc tu z przodu jest 5 metrów, może być do 35, więc jeszcze 30 metrów możemy dostawić, żeby suma summarum było 35 metrów. Więc nie jest powiedziane, że w jednym miejscu. I teraz wygląda na to, że jest bardzo wysunięty ten daszek z przodu, ale jak dojdzie styropian, dojdzie jeszcze prawdopodobnie tutaj taka duża podbitka, to wszystko zniknie. Będzie takie jak tam, coś koło 70 cm. Tu z przodu może być tak z 80, ale to specjalnie zrobiliśmy większy po to, żeby tutaj nam się woda nie lała, a ze względu na to, że jest mały kąt, bo tamten jest 45 stopni, czyli taki jaki przeważnie jest w domkach bez pozwolenia, a tutaj jest około może 12, może 18, nie pamiętam jak jest na projekcie, ale nie jest taki duży, nie jest taki ostry, to zrobiliśmy sobie taki bardziej wysunięty ten daszek. Bo powierzchnia zabudowy są to mury, a dach może lekko wystawać. Oczywiście w granicach rozsądku, bo musicie pamiętać o tym, że to wszystko ma swoje obciążenia w zimie. Więc no tu jest wysunięty tyle i uważam, że jest idealnie, idealnie to dobrane. Dobra, odpoczniemy chwilę i chyba weźmiemy się za elewację. Szybko to ocieplimy, bo tutaj dosłownie jest 5 paczek, 12 grafit. Podzwonimy jeszcze za drzwiami, bo jest młoda godzina, może coś jutro się kupi, jakieś drzwi. Chyba, że w niedzielę będzie pozamykane, no to poniedziałek się pojedzie, drzwi zamontuje. I w sumie tyle. A dziewczyny co, bawią się jak zwykle w sklep, na busie. To ja kawę taką, deskawkową kawę. To poproszę kawę. Zrobi mi pani kawę? Okej. Z pianką. Chcę pianę, proszę, jestem jej. Jaka pyszna kawa. A teraz się zamieniamy. Okay? Zamieniamy się? Okej. Okay. Bo jestem lekka. Dobrze. Co podać? Kanapkę. Kanapkę z czym? Senką. Nie mamy szynki, skończyła się. Co wy byście robili bez tego busa? Nie. Dam ci coś innego. Prostuję blachę. Falcęgi. Przytrzymujesz? Ale nie tak. Ty przytrzymujesz na przykład na rogu. No, naciśnij. I no powiedzmy, że to jest dach. No i teraz możesz lewo, prawo. Znaczy no lewo, prawo. A, przepraszam, góra, dół. Trzymać. Nie. Po prostu jeżeli... O, robisz falę. Rozumiesz? Nie. Jeżeli kończy ci się daszek na przykład w tym miejscu i nie masz oryginalnej blachy, która jest zakończona do góry, no, to bierzesz sobie te falcęgi i nie krzywiasz, żeby tam woda ci nie wchodziła. Więc masz dwa rodzaje. 150 zł kosztuje coś takiego. Czekaj, tu masz takiego jakiegoś. Coś takiego tu miałeś dużego, daj. Złapę, ścisnę. A ja. Co? Co pomyślałeś? Nic.